Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, świadomym życiu, uważności, etycznej modzie czy psychologii. Dziś mam dla Was rozmowę, która rozpoczyna kolejną miniserię w moim programie, a jej tematem przewodnim będzie aktywność fizyczna i holistyczne podejście do sportu. A dodatkowo jest to pierwszy odcinek, który powstał w wersji wideo, z czego jestem bardzo dumna i możecie go obejrzeć na moim kanale na YouTubie, czyli youtube.com/Karolina Sobańska. Mam też zaszczyt ogłosić, że tworzę ten cykl wspólnie z marką Adidas przy okazji ich najnowszej kampanii Reimagine Sport. I kiedy Adidas zwrócił się do mnie z tym pomysłem, było mi naprawdę bardzo miło, bo spośród dużych marek sportowych Adidas jest tak naprawdę jedyną, w którą wierzę i kupuję. Będą to 4, mam nadzieję, inspirujące wywiady, rozmowy z łącznie 5 wyjątkowymi kobietami. Każdej z nich aktywność fizyczna jest bliska, ale każda jest zupełnie inna, inaczej wygląda, ma inne umiejętności, odmienne cele, ale wszystkie pokazują, że ćwiczyć może, a w zasadzie powinien absolutnie każdy, po to, aby być szczęśliwszym, zdrowszym i to zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Moim dzisiejszym gościem jest Dominika Nachajowska, której dyscypliną jest, uwaga, uwaga, balet. W rozmowie ze mną Dominika opowiada o balecie amatorskim lub też balecie dla dorosłych oraz co odróżnia go od baletu zawodowego. Dowiadujemy się, ile prawdy jest w filmie Czarny Łabędź oraz czego uczy ta wyjątkowa dyscyplina, bo tak, moi drodzy, sukces w balecie wymaga bardzo ciężkiej pracy. Historia Dominiki jest jeszcze o tyle wyjątkowa, że zaczęła trenować w wieku 21 lat i jest żywym przykładem na to, że zacząć można w każdym wieku i bez żadnego przygotowania, bo jak mówi Dominika, nie każdy musi od razu być mistrzem. I to jest kwestia, która jest bardzo bliska mojemu sercu i pomyślałam, że na początek podzielę się taką małą anegdotą z mojego życia, bo ja niestety od dziecka właśnie z takiego założenia wychodziłam, że każdy ma coś, w czym jest najlepszy. To jest może nawet trochę urocze. Pamiętam, jako dziecko uprawiałam różne sporty, między innymi grałam w siatkówkę, grałam w tenisa, pływałam, tańczyłam, ale takimi moimi największymi, można powiedzieć, zajawkami był właśnie tenis i taniec. Zaczęłam trenować tenisa właśnie patrząc na te standardy dosyć późno i wiedziałam, że nie będę mistrzem świata i pamiętam właśnie jako małe dziecko, że myślałam, małe dziecko, no jako dziecko, że myślałam sobie, no dobra, no chyba nie dam rady jednak być najlepsza, mimo że znałam dziewczyny, które trenowały w moim klubie i tam wygrywały jakieś zawody i to było równoległe z tym, że cały czas tańczyłam i uwielbiałam program You Can Dance, nawet odwiedzałam na żywo studio nagraniowe i kibicowałam moim ukochanym tancerzom i pamiętam jako chyba 13-latka patrzyłam się na tych ludzi i myślałam sobie, dobra, od 16 roku życia można startować, więc ja wystartuję, no i postaram się wygrać, bo przecież no chyba musi mi się udać, no bo każdy ma coś takiego, w czym jest najlepszy. I powiem Wam, że dopiero jako dorosła osoba wyzbyłam się tego fałszywego przekonania i aż mi jest tak trochę głupio, kiedy się tym dzielę, bo większość osób nie jest w niczym najlepsza i to jest totalnie okej. I też od najmłodszych lat towarzyszyła mi rywalizacja, w sensie uwielbiałam rywalizację i zawsze wszystko traktowałam jako konkurs, ale pamiętam, że tak naprawdę mnie to stresowało i wywierałam na sobie zbyt dużą presję, startując w różnego rodzaju sportowych, nawet zabawach. I powiem Wam, że tak jak teraz uważam, że powoli się tego pozbywam i doszłam do tego wniosku niedawno, kiedy odwiedzałam w Poznaniu Justynę Owsianą i miałyśmy wybrać się na rozciąganie do szpagatu. Coś, z czym ja nie miałam absolutnie nic wspólnego, szpagatu nie umiem zrobić i to były też zajęcia dla osób ćwiczących pole dance, więc też bardzo wysiłkowe. I pamiętam, że Justyna starała się mnie uspokoić, zapewniała, że każdy tam jest mile widziany, rób tyle, ile możesz. Ja też na początku nie umiałam i była bardzo przejęta, chciała się mną zaopiekować. A ja Wam powiem, że byłam absolutnie wyluzowana. Wiedziałam, że to nie jest jakaś moja specjalność. Idę tam po to, żeby wzmocnić swoje ciało, spróbować czegoś nowego. Zupełnie nie czułam się oceniana, czy nie czułam, że muszę konkurować z innymi osobami na sali, tylko miałam
taki wewnętrzny luz i wtedy zrozumiałam, że chyba to jest właśnie dojrzałość, taki dystans do tego i robienie rzeczy po prostu, żeby służyły naszemu ciału i żeby sprawiały nam frajdę. Także pod tym hasłem, że nie musimy być w niczym najlepsi i nigdy nie jest za późno, aby zacząć, zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Dominiką Nachajowską. Dominika, balet to bardziej sport czy sztuka? Pewnie zależy gdzie. Znaczy głównie zależy gdzie, bo to, co widzimy na scenie, na pewno jest sztuką. I nie da się dyskutować z tym, że balet to są emocje i jest takie ładne powiedzenie, że jeżeli tancerz tańczy i nie wiesz, o co mu chodzi, to robi to źle. Więc od tych emocji i od tej sztuki nie uciekniemy, ale na sali, jak człowiek jest zmęczony, spocony i półtorej godziny biega, to ze sztuką to ma niewiele wspólnego. Wcale nie jest tak, że trzeba być jakimś bardzo uduchowionym, bo też panuje taki stereotyp, że tancerze to są ludzie na skraju krainy zmysłów, którzy są kompletnie oderwani od rzeczywistości. Nie, to nie jest tak. To jest dla każdego tak, jak to interpretuje. Na pewno są osoby, dla których będzie to bardziej sztuka i takie, dla których to będzie bardziej sport. No bo też od tych walorów sportowych baletu nie uciekniemy. I też słabo by było od nich uciekać, bo są wspaniałe. Ja bym chciała skupić się na chwilę na Twojej historii, ale zanim przejdziemy do samego baletu, to dowiedziałam się, że Ty w ogóle byłaś takim niesportowym dzieckiem i nie lubiłaś chodzić na WF. I jak słuchałam Twojej historii wcześniej, to stwierdziłam, że to jest taka dobra inspiracja i pocieszenie dla osób, którym wydaje się, że nie ma dla nich sportu, bo jednak można znaleźć coś dla siebie. Ale mi też się wydawało, że nie ma dla mnie sportu i że ja jestem mocno niesportowa. I tutaj, jeżeli chodzi o ten WF, to jest problem z WF-em, tak mi się wydaje, że mocno jesteśmy wkładani w pewne ramy. I jeżeli ktoś jest nie najlepszy w siatkówce, ja miałam taką historię, że podczas WF-u w szkole każdy, kto źle zaserwował, robił brzuszki. To był jedyny moment w życiu, kiedy ja miałam kaloryfer na brzuchu. Jedyne. I nigdy już później niestety nie udało się tego powtórzyć. Ale ja gdzieś tam zawsze czułam się taka spychana też na WF-ie na ten taki kompletnie boczny tor, że no, ja byłam bardzo chudym, mizernym, bladym dzieckiem i nie za specjalnie się w ogóle na ten WF nadawałam i też nie robiło mi to jakiejś szczególnej przyjemności. Ale jak człowiek zaczął szukać czegoś dla siebie, bo to nie było tak, że ja ten balet odkryłam nie robiąc wcześniej nic. Ja próbowałam wcześniej jogi, próbowałam wcześniej siłowni, fitnessu i kompletnie się tam nie odnajdywałam i po tym kolejnym kupionym karnecie, gdzie weszłam dwa razy i później mi się walał po torebce, już byłam trochę zrezygnowana. Ale tak się na dobrą sprawę znajduje pasję, że trzeba próbować miliona rzeczy i to nie zawsze jest tak, że siądzie za pierwszym razem. Są tacy ludzie, którzy od razu wiedzą, co chcą w życiu robić, no ale ja na pewno nie byłam takim człowiekiem. Pewnie dlatego odkryłam swoją pasję tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Po pierwsze, lepiej późno niż wcale, a po drugie, to zaczęłaś ćwiczyć balet w wieku 21 lat, dobrze mówię? Tak. Jest trochę też taki, może nie tyle stereotyp, co często tak jest, że małe dziewczynki marzą o karierze baletnicy, a u ciebie to przyszło z wiekiem. Nie był to znowu jakiś sędziwy wiek, ale powiedzmy. Co się stało, że właśnie mając 21 lat postanowiłaś zająć się baletem? Ja byłam dosyć dużą dziewczynką, która zaczęła marzyć o karierze baletnicy. Oczywiście jak zawsze w takich historiach przypadek. Nie ma przypadków, słuchaj. Nie wiem, to przeznaczenie albo przeznaczenie. Tak. Że dostałam bilety od znajomych na spektakl baletowy. Ja nie miałam pojęcia w ogóle, jak balet wygląda, bo skłamałabym, gdybym powiedziała, że ja od dziecka chciałam tańczyć i jakoś tak się nie... Ja nawet nie bardzo wiedziałam, o co w tym chodzi. I jako studentka poszłam pierwszy raz do opery i jak się otworzyła kurtyna, to ja już wiedziałam, że ja będę chciała być częścią tego świata, że to jest po prostu magia. Byłaś oczarowana. Byłam oczarowana kompletnie i tancerz, który tańczył tam jedną z głównych ról, mnie tak zachwycił sobą, że wpisałam jego nazwisko w Google. I się okazało, że on prowadzi zajęcia z baletu dla dorosłych. I ja się wtedy dowiedziałam, że coś takiego jak balet dla dorosłych istnieje w ogóle, bo nie jest to najbardziej rozreklamowana dziedzina sportu. Chociaż mam nadzieję, że to się zmienia i widzę przez te lata prowadzenia social mediów, że jest coraz lepiej z tym. No ale dalej, bardzo często się spotykam z taką opinią, że to w ogóle tak można? No właśnie, to czym jest balet dla dorosłych? Co to są za zajęcia? Co tam przychodzi? Co to są za ludzie? Pewnie coś wariaci, no i tak
nie da się tego ukryć, ale oderwijmy balet amatorski od baletu zawodowego, bo w balecie zawodowym faktycznie trzeba go zaczynać, jak się ma lat 5. I ta edukacja jest normalnie edukacją szkolną. Tak jak dzieci chodzą do szkoły podstawowej, tak tancerze chodzą do szkoły baletowej i tak to wygląda, ale to nie musi tak być. Istnieje coś takiego jak balet amatorski, gdzie może przyjść osoba w każdym wieku, z każdymi predyspozycjami, wcale nie muszą być to osoby jakoś super rozciągnięte i jesteśmy w stanie stanąć przy drążku i spełnić to marzenie z dzieciństwa o byciu baletnicą. Czyli tańczyć może każdy, ale ty już to robisz tak jakby zawodowo. Występujesz na scenie, więc jednak musiałaś mieć jakieś predyspozycje, żeby realizować się w tym nie tylko, wiesz, po godzinach dla siebie wieczorami. Predyspozycji nie miałam na pewno, takich predyspozycji, które są w ciele, tylko że ja nie do końca wiedziałam, że te predyspozycje trzeba mieć, więc jak 10 osób nie może czegoś zrobić, to przychodzi jedna, która nie wie, że tego nie można zrobić i zaczyna to robić. Szukałam rozwiązań, też bardzo dużo jest mitów związanych z rozciąganiem i ja też jestem instruktorem rozciągania, starałam się całe życie szukać rozwiązań dla sytuacji, że no bo jak się w dzieciństwie nie robiło szpagatu, to już się go w życiu nie zrobi. Zrobi się. Dlaczego miałoby się nie zrobić? Ciągle mamy cały czas takie same. I ja po prostu szukałam rozwiązań i po prostu starałam się gdzieś tam zawalczyć o te moje marzenia i na szczęście się udało. Ale jak doszłaś od tego momentu, gdzie postanowiłaś iść na zajęcia, nie wiedziałaś o tym nic, nie umiałaś wtedy jeszcze nic, do tego miejsca, gdzie jesteś dzisiaj? To były ciężkie treningi, lata pracy. Jaka była ta droga dla ciebie? Ja tego nie wspominam jako jakichś bardzo dużych wyrzeczeń, no bo też w odróżnieniu od dziewczynek często, które są zaprowadzane przez rodziców, no ja się zaprowadziłam sama. Mhm. Trochę wiedziałam, na co się pisze, trochę wiedziałam, dokąd chcę dojść, więc dla mnie ta droga była oczywista, że będzie się mu trzeba na niej spocić. Miałam też dużo szczęścia, na pewno też byłam bezczelna i potrafiłam przyjść i powiedzieć, o co mi chodzi, ale dałam sobie szansę, że jak wiedziałam, że są możliwości, bo też nie wszędzie tancerz bez dyplomu czy nie absolwent szkoły baletowej może występować. Mi się udało znaleźć takie zespoły, które po prostu mi na to pozwoliły, więc na pewno miałam szczęście, że takie osoby stanęły na mojej drodze. Nie wspominam tego jako jakieś ogromne wyrzeczenie. Ja też cały czas studiowałam, cały czas pracowałam, miałam też gdzieś tam swoje życie poza baletem i jakoś się udało. Ale czy teraz balet to jest to, co ty robisz na co dzień, na pełen etat? Nie. Teraz ja jestem głównie instruktorem, więc przekazuję tą wiedzę, którą udało mi się przez te lata zdobyć dalej. I też przez Instagram staram się promować balet dla dorosłych. I żeby nie było już tej sytuacji, w której ktoś pyta, czy tak się da. Tylko żeby było takie, ciekawe, to będę musiał tego też spróbować. Bardzo dużo ostatnio słyszałem o tym. Ale właśnie balet... Tak jak powiedziałaś, wiedziałaś, że trzeba będzie się spocić, czyli jest to normalny trening. A istnieje też taki stereotyp, że balet to jest po prostu ładne pozycje, machanie rękami, bycie taką eteryczną, delikatną kobietą, a to jednak wymaga ogromnej siły i dyscypliny. I można Obalmy te mity, weźmy się za to. I można tam schudnąć, bo też często dziewczyny myślą, że to jest trening, w którym no, trochę tam poskaczamy, trochę się tam poruszamy, ale za dużo się z tym ciałem nie dzieje. Ciało się ogromnie zmienia podczas takiego treningu baletowego, wysmukla się, mięśnie zupełnie inaczej pracują. To jest bardzo specyficzny wysiłek dla ciała, bo jednocześnie się wzmacniamy i rozciągamy, więc automatycznie jesteśmy bardziej sprawni. Czyli powiedziałabyś, że trening baletnicy, czy baletmistrza, tak to się mówi? Baletnica tancerza i baletowego. Tancerza baletowego. To jest trening ogólnorozwojowy? Tak, jak najbardziej. To jest trening, w którym ćwiczymy od razu wszystkie partie ciała, no bo tutaj wbrew temu, że często nie doceniamy tych rąk w balecie, które gdzieś tam są w tle, no bo jednak nogi robią dużo większe wrażenie, no to mimo wszystko to jest i trening core, i trening na mięśnie nóg, pleców, ręce, szyja, wszystko, to w balecie faktycznie pracuje całe ciało. A z jakimi stereotypami właśnie związanymi z baletem najczęściej ty się spotykasz? Oprócz tego, że ktoś uważa, że to jest lekki trening, na którym się nie schudnie. Że jeżeli chodzi o balet dla dorosłych, to najczęściej takie pytanie, które pada, to jest to, a czy ja mogę tam przyjść, bo? Mhm. I cokolwiek nie pada po bo, to można.
bo wcale nie jest tak, że trzeba być jakoś super szczupłym do tego. Są dziewczyny w bardzo różnych rozmiarach. Wcale nie trzeba być jakoś super młodym, bo są i panie po 50 i po 60 i dalej można. I takie same ma to profity na ciało jak trening 20-latka. Nie trzeba być za specjalnie rozciągniętym, bo o, to jest mit, który bardzo często krąży, że my przyjdziemy na tą salę i każą nam zakładać te nogi za głowę i nie wiadomo, jakie cuda tam się będą działy. Nie, te podstawowe pierwsze treningi to jest przede wszystkim przygotowanie ciała, nauczenie się tych pozycji baletowych, nauczenie się tych poszczególnych ćwiczeń, czyli pa. To nie będzie tak, że od razu będą od nas wymagać nie wiadomo czego. Też pytanie, które często pada, to jest to, czy jak mi nie będzie szło, to mnie ktoś wyrzuci, bo niestety, ale Czarny Łabędź jest nadal na topie. No ja chciałam Cię o to zapytać, bo ja bardzo lubię ten film. Ja też go bardzo lubię, ale to nie jest film dokumentalny. To trzeba sobie powiedzieć wprost, że z tego co wiem, chociaż ja nigdy nie... Może nie, że nigdy, ale nie jestem tak związana z baletem profesjonalnym, to z tego, co mam tam znajomych i słyszę historię, to nawet w balecie zawodowym to tak nie wygląda, bo człowiek by oszalał, gdyby jakakolwiek firma czy jakikolwiek zakład pracy funkcjonował tak jak Czarny Łabędź, no bo to byśmy wszyscy wylądowali chyba w jakimś zamkniętym ośrodku. Ale już na pewno balet amatorski tak nie działa, że ktoś kogoś wyrzuca, czy że ktoś się nad kimś znęca. Jeżeli przychodzisz do szkoły i czujesz, że ktoś za bardzo cię krytykuje albo ktoś podważa twoje poczucie własnej wartości, to po prostu wyjdź. Ale to nie dotyczy tylko baletu, to dotyczy każdej dziedziny życia, że nie dajmy się po prostu gdzieś tam źle traktować, bo wszędzie się spotkamy z ludźmi, którzy będą mieli jakieś kompleksy i będą chcieli nas w podobne kompleksy wepchnąć. Ale to nie powinno tak działać i w większości miejsc to tak nie działa. Mówimy właśnie o tym balecie amatorskim, gdzie oczywiście każdy przychodzi z własnej woli i to ma być dla nas aktywność fizyczna, coś, zabawa też, poznanie własnego ciała, jakiś eksperyment, ale ty też ćwiczysz, powiedzmy, profesjonalnie, tak? Występujesz na scenie. Czy w tamtym gronie ty spotykasz się jednak z taką, z większą presją na sali? U mnie w zespole jako tako presji nie było. I też wiadomo, że każdy chciał dostawać jak najlepsze partie i tańczyć jak najfajniejsze rzeczy, ale my się generalnie przyjaźniliśmy ze sobą zawsze do dzisiaj. No ja już od jakiegoś czasu nie tańczę w zespole, ale utrzymujemy kontakt i jesteśmy przyjaciółmi. Ale też nie chciałabym, żebyśmy się od razu skupiali tak na tym balecie profesjonalnym, bo też nie każda osoba, która przychodzi na balet dla dorosłych od razu chce być tancerzem. Tak samo jak nie każda osoba przychodząca na siłownię od razu chce być kulturystą, bo to też jest następny mit, że albo to robimy na pełnej petardzie, albo tego nie robimy wcale w balecie. To nie do końca tak jest. I ja się zawsze śmieję, jak ktoś mówi, że no tak, no ale będę profesjonalnym tancerzem, po tym jak nie będę, to chyba nie ma sensu tego robić. Jesus, a jak przychodzisz na basen i nie będziesz profesjonalnym pływakiem, to nie ma sensu tam przychodzić? Nie, to chciałabym... Ja czuję taką misję w sobie, jeżeli chodzi o bloga, czy jeżeli chodzi o Instagram i w ogóle social media, żeby trochę obalić to, że musimy bardzo poważnie ten balet traktować. Nie musimy. Możemy to traktować jako zabawę, jako formę spędzania wolnego czasu, jako formę budowania swojej sylwetki. Nie chciałabym, żeby balet był traktowany tak kompletnie serio, bo też uważam, że takie nietraktowanie baletu amatorskiego kompletnie serio nie szkodzi baletowi zawodowemu, bo każda osoba, która chociaż raz stanęła przy drążku, jak przychodzi później do opery i widzi profesjonalnych tancerzy, to potrafi zupełnie inaczej na to spojrzeć i to się też dobrze przekłada na ten balet zawodowy, jeżeli mamy publiczność, która to rozumie i która wie, ile to kosztuje wysiłku, bo balet wykonywany dobrze, czy taniec klasyczny wykonywany dobrze, będzie wyglądał tak, jakby nas to nic nie kosztowało. Najgorszą obelgę, jaką może usłyszeć tancerz, to jest: widzę, że się starasz. Rozumiem. Bo jeżeli ktoś widzi, że się starasz, to znaczy, że robisz to źle, to ma wyglądać tak, jakby się człowiek kompletnie nie starał. Jakby to po prostu tak wstał rano i to nieważne, że ty zaraz umrzesz w kulisie i będą ci podawać tlen. Na scenie zawsze to ma wyglądać, jakby było łatwe. I przez to, jak niewyedukowany widz siada na widowni, to ma wrażenie, że on by zrobił tak samo. A potem przychodzi na takie balet dla dorosłych i już wie, że no... Ale to jest bardzo ciekawe. Ja pamiętam, jak oglądałam olimpiadę parę lat temu i akurat oglądałam biegaczy sprinterów.
I patrzyłam na nich i sobie myślę, ja też bym tak pobiegła. Mhm. I stwierdziłam, że powinnam się zastanowić nad tym, jak wyceniam pracę zawodowych sportowców. Oczywiście byłam świadoma, że jest to absolutnie abstrakcyjna myśl, ale myślę, że właśnie w przypadku baletu jeszcze łatwiej nam jest uznać, że to jest po prostu właśnie takie machanie kończynami i taki delikatny sport. Ale powiedz mi, dla amatora w takim razie, skoro mówiłaś, że dla ciebie najważniejsze jest to, żeby zachęcać po prostu ludzi do tego, żeby próbowali baletu dla siebie w wolnym czasie, co nam to może dać? Jakby dlaczego warto spróbować baletu? Przede wszystkim jesteśmy społeczeństwem siedzącym, które głównie siedzi, a siedzenie, delikatnie rzecz ujmując, nie jest najzdrowszym dla ciała formą. To po pierwsze, trochę naprawimy to ciało. Balet, wbrew takiej obiegowej opinii, nie jest niezdrową formą ruchu. Jest... Kolejny mit, witamy. Mit, tak. Że baletnice... Chociaż no tutaj jak może jest akurat prawda, tak, że w zawodowym sporcie rzeczywiście łatwo o kontuzję i można łatwo przesadzić, ale mówi się, że balet po prostu szkodzi naszym stopom, naszym palcom, naszym kolanom. W każdym sporcie zawodowym można przesadzić i każdy sport zawodowy nie do końca jest super zdrowy. Ale tutaj w balecie amatorskim często zaczynamy ruszać w ogóle częściami ciała, których nie mamy pojęcia raz, że mamy, a dwa, że one powinny w ogóle do czegoś służyć. Jeżeli chodzi o stopy... Na przykład mamy plagę nierozruszanych zginaczy biodra, czyli to, co później chodzimy po ulicy i widzimy ludzi z wypchniętymi pośladkami do tyłu, czyli kompletnie nieaktywnymi mięśniami, które stabilizują nam kręgosłup. Ja chyba nie muszę naprawdę tłumaczyć, czym to się może skończyć, bo może się skończyć fatalnie i to ciało nam nie posłuży w dobrej kondycji na długo, a mamy je jedno. Więc balet ustawia całe ciało, cały korpus, kręgosłup na miejsce, w którym to się wszystko powinno znaleźć. Wzmacniamy się, no jednak żeby podnieść tą nogę i ją utrzymać przy uchu, no to te mięśnie trzeba mieć. To się nie zrobi siłą woli, nawet jakby człowiek bardzo chciał. Wiadomo, że nie od pierwszych zajęć, ale etapowo będziemy mieli to ciało coraz sprawniejsze i będziemy tą nogę podnosić coraz wyżej. Zaczniemy wciągać brzuch. Zaczniemy chodzić po ulicy tak, że się będą panowie oglądali, no bo jednak tak jak się mówi o zawodowych tancerkach, że od razu baletnice na ulicy widać. Mhm. Więc dziewczyny z wciągniętym brzuchem, z wyciągniętą szyją, z opuszczonymi ramionami, to widać. To po prostu jak ktoś ładnie się porusza, to od razu wydaje się nam bardziej atrakcyjny, więc... Ale czy rzeczywiście tak jest, że zaczynasz krok od palców? Tak. Bo ktoś mi kiedyś powiedział właśnie, że tak chodzą baletnice i ja tego próbowałam, powiem ci, nie było to naturalne. Bo balet generalnie jest w dużej mierze, to są nowe dla nas pozycje. No, normalnie kolana patrzą do przodu, w balecie kolana patrzą na boki. No, to nie jest coś, z czym nasz mózg jest zaprzyjaźniony, dlatego właśnie łatwiej się uczy dzieci, no to też następny paradoks, niż dorosłych, no bo dzieci nie mają aż tak mocno zakorzenionych tych wzorców ruchowych, że w taki sposób chodzimy. Dorosły już mniej więcej ciało ma przyzwyczajone do tego, że chodzi jednak kolanami do przodu. No ale znowu z dorosłymi pracuje się łatwiej, bo dorosły wie, po co przyszedł. Dziecko często nie, no przyprowadzili, to trzeba robić, a dorosły ma świadomość tego, po co przyszedł na salę. Jest bardziej skupiony. To jest genialne w balecie, że wyłączamy kompletnie głowę z rzeczy, które mamy na co dzień. Czyli to jest trochę taka medytacja? To jest trochę taka terapia. Że no bo jeżeli zaczniesz myśleć o tym, czy zrobiłaś zakupy i czy ten chłop to te naczynia w tym zlewie pozmywa, to się zabijesz na sali. Tam trzeba być kompletnie skupionym na swoim ciele, więc problemy zostawiamy za drzwiami, wchodzimy i nawet jak nie chcesz, to się skupisz, bo no każdy chce przeżyć raczej. Nie? Więc tutaj to, że lepiej jesteśmy sobie w stanie poradzić w życiu. Ja w ogóle apeluję do kobiet o tą własną przestrzeń, bo my mamy tendencję do życia dla wszystkich dookoła. Zastanawianiu się, jak uszczęśliwić tego, tamtego męża, dzieci, koleżankę, a zapominamy o sobie. I żeby chociaż znaleźć tą godzinę w ciągu dnia, czy 3 godziny w tygodniu, żeby zrobić coś dla siebie, bo to jest ważne, żeby być później lepszym człowiekiem dla wszystkich dookoła. Ale to jest właśnie to, co tobie dał balet? Takie przyzwolenie na to, że masz ten czas, gdzie dbasz o siebie, o swoje ciało, o swoją głowę? Na pewno też balet mi pomógł gdzieś tam uporać się z moimi takimi życiowymi problemami, bo ja miałam takie sytuacje, gdzie zmieniało się wszystko w ciągu kilku dni, że jedyną taką rzeczą, która zostawała stała, to było to, że ja wychodziłam na salę. I
tak naprawdę to mi gdzieś tam bardzo w życiu pomogło, bo podejrzewam, żebym zwariowała, gdybym nie miała pasji. I też o tym staram się właśnie w social mediach mówić kobietom, że na dobrą sprawę mamy mało takich rzeczy, które są w życiu pewne. Z pracy mogą nas wyrzucić. To nie jest tak, że zawsze będziemy, że to jest pewne. Dzieci w którymś momencie się wyprowadzą i wyjdą z domu. I zostaje ta kobieta sama i ma takie, co teraz? W momencie, jak masz pasję, to zawsze masz się czym zająć. Zawsze masz gdzie pójść, co załatwić i tak to bardzo reguluje to życie. Twoje. To zostaje twoje i to jest taką rzecz, którą nikt ci już nie odbierze, no bo w jaki sposób? To jest bardzo ważne w życiu, żeby mieć taki swój azyl i taką swoją bezpieczną przystań. A teraz na chwilę trochę zmieniając temat, jak nie balet, to co? Jaka byłaby lub jaka jest twoja druga rzecz, którą lubisz robić, jakieś takie drugie hobby? Ja gdzieś tam, jeżeli chodzi o to, jak się uczyłam, jak się edukowałam i zawodowo, jestem bardzo daleko od baletu, bo jestem absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Ja wiem, ja się dowiedziałam o tym. Naprawdę? I chciałam cię o to zapytać, bo to jest piękne połączenie. Tak, ja jestem baletnicą i ołowianym żołnierzykiem w jednym, w jednej osobie. Więc to jest śmieszne, aczkolwiek to nie są rzeczy, które się mocno wykluczają. No powiedz mam mi takie o tym w takim wrażenie, razie. Jestem ciekawa, gdzie tutaj jest wspólny mianownik. Po pierwsze dyscyplina, że trzeba być jednak do jednej i drugiej rzeczy dość mocno upartym i dość mocno nastawionym na cel, bo tutaj się liczy wytrwałość. I tak samo w tych tematach wojskowych, jak w balecie, ważne jest, człowiek często ma taki moment, że już by odpuścił, że już ma takie, Boże, dlaczego ja nie jestem na Malediwach? Ale gdzieś ten cel i takie poczucie, że się robi ważne rzeczy gdzieś tam, jest motywujące do tego, żeby się gdzieś tam w tym rozwijać. No balet też jest mocno schierarchizowany, że jednak są soliści, są pierwsi soliści, jest zespół i tak samo jest w wojsku, są chorąży, podchorąży i cała reszta kapitanów i innych majorów, więc wiadomo, kogo trzeba w czym słuchać, żeby to funkcjonowało. No jednak tak samo 20-parolatka zapisująca się na balet, tak samo dziewczyna w wojsku, no to są takie trochę łamanie standardów, tak bym powiedziała. Tak, i trochę odejście od schematów i tak samo wydaje mi się, że to, że baletnica, czy dobrze jak się na siebie mówi baletnica w ogóle? Nie powinno się tak na mnie mówić. Tak, bo baletnica to jest absolwent ktoś, to szkoły zawodowo. Baletowej. Okay. Ale lubię to. Dlatego u mnie będziesz baletnicą w takim razie. Ale to jest śmieszne, bo to też jest właśnie taki, jak człowiek uprawia jogę, to jest joginem. I to nie znaczy, że trzeba mieć uprawnienia jogina, tylko... z tym słowem tancerz cały czas jest taki środowiskowy problem. Kogo można nazwać tancerzem? Ale właśnie może to wynika z tego, że balet jako taniec jest częścią sztuki, a też nazwanie kogoś artystą jest dosyć kontrowersyjne. Bo nawet kiedyś poruszałam ten temat i parę osób uważało, że artystą może być tylko ktoś, kto skończył szkołę artystyczną, a mnie się wydawało, że każdy może nim być, jeżeli się nim czuje. Także tutaj myślę, że operujemy na takim grząskim terenie. Jednemu może się to spodobać, jednemu nie. Dla mnie jesteś baletnicą, dlatego powiedz mi, jak to się stało, że baletnica jest twarzą kampanii Adidasa. Czy właśnie o to chodzi w tym, żeby reimagine sport? Że osoby, które robią coś, co nie jest bieganiem czy treningiem na siłowni takim standardowym, rozumianym przez społeczeństwo, właśnie mogą być kojarzone z marką sportową? My w tej kampanii w ogóle łamiemy standardy. W ogóle wyrzucamy do kosza to wszystko, co gdzieś tam ludzie mają w głowach, jeżeli chodzi o sport. I to jest piękne i to było to, że jak ja usłyszałam o tej kampanii, to się tak strasznie ucieszyłam, że czuję się wspaniale, że ja w ogóle mogę w tym uczestniczyć, bo to jest definicja tego wszystkiego, co ja się staram robić od lat. Czyli wyrzucić ten standard pod tytułem balet, tylko dla zawodowców. No oczywiście będziemy zawodowcą zawsze klaskać, jestem pierwsza do wstawania na spektaklach, ale też jest ta część, pomieścimy się, świat jest naprawdę duży. I też możemy złamać ten pewien standard, że nie trzeba być wybitnym tancerzem, którego wszyscy będą oklaskiwać, żeby w balecie czuć się fajnie, żeby czuć, że to jest coś, co sprawia mi przyjemność.
mam wrażenie, że wracamy w tej kampanii do słowa, które gdzieś tam trochę nam się zatarło od tego, że wszyscy mają poczucie, że muszą być mistrzem, czyli do rekreacji. Możesz być adwokatem, lekarzem, księgową czy urzędnikiem i kłaść tą swoją teczkę przed salą i iść na balet. I nie ma w tym nic złego i masz prawo być w tym szczęśliwy. I nie ma co się zaraz z kimś ścigać i patrzeć na zawodowców czy na lepszych, że oni to mają prawo robić, a ja już nie. Masz takie samo prawo być w tym szczęśliwy, więc ja się bardzo cieszę, też bardzo się cieszę, że mam takie wspaniałe towarzystwo właśnie jak dziewczyny w tej kampanii, gdzie przychodzi urocza Ania z takim uśmiechem, który po prostu od razu rozpromienia całe towarzystwo i później łapie za tą sztangę i podnosi te ciężary. Czy tak jak Zusia, która łamie stereotyp o tym, że koniecznie trzeba mieć rozmiar XS, żeby w ogóle się wziąć za jakikolwiek sport, tylko jest miejsce dla dziewczyn w każdym rozmiarze i to nie znaczy, że zaraz nas z tej siłowni wyrzucą, bo my nie spełniamy jakiejś normy, bo ta norma nie istnieje, ta norma jest tylko w naszych głowach. I też bardzo dużym plusem tej kampanii jest to, że naprawdę Adidas w tej kolekcji ma wszystkie rozmiary. Że jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i powie, że no on nie może trenować, bo on ma taką sylwetkę, że on nie wygląda dobrze w sportowych ciuchach, nie wierzę w to. Przekonajmy się. Przekonajmy się, sprawdźmy to, ubierz się w te ciuchy i zobaczymy, jak będziesz w nich wyglądać, bo jestem przekonana, że to są ubrania dla każdej sylwetki. Ale w ramach kampanii ty masz swój własny trening. Powiedz mi, co to jest za trening i czy rozumiem, że chcesz dzięki niemu zachęcić ludzi do baletu? To jest trening dla absolutnych amatorów? To jest trening dla absolutnie zielonych, absolutnie. I nie będziemy robić rzeczy, od których się jakoś tam straszne rzeczy dzieją. Tylko chciałabym was zachęcić do tego, żebyście spróbowali i zobaczyli, że nie taki balet straszny, jak go malują. Więc serdecznie zapraszam. Co tam się będzie działo? Zdradź trochę więcej. To będzie trening body baletu, czyli będzie balet pomieszany z fitnessem, trochę z jogą, będziemy się rozciągać, będziemy się wzmacniać. Wyprostujemy te plecy, z którymi większość z nas ma jednak problem, że potem ogląda zdjęcia z wakacji, wszyscy się garbią. Wzmocnimy mięśnie brzucha, wzmocnimy mięśnie pleców. I trochę poczujemy tą magię baletu, będzie muzyka klasyczna i będą się działy piękne rzeczy. Każdy z nas będzie mógł trochę spełnić to marzenie z dzieciństwa. I powiedz mi, jak się można zapisać na te zajęcia, bo to chyba jest ważne, bo zakładam, że liczba miejsc jest ograniczona. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy, ten lepszy, tak. No taką sportową rywalizację sobie trochę wprowadzimy. Także zapraszam do mnie na Instagram, tam będzie się można zapisać, więc śledźcie. Zapytałam cię wcześniej i finalnie odpłynęłyśmy w jakiś inny wątek i to chyba była kwestia twoich studiów. Jeżeli nie balet, to co jest taką twoją drugą zajawką? I dobrze, że odpłynęłyśmy w kierunku tych studiów, bo to jest tak na dobrą sprawę druga moja pasja i ja też jestem wielkim zwolennikiem studiowania tego, co nas interesuje i pójścia mocno tą swoją drogą, a niekoniecznie za tym, co się opłaca, bo tak na dobrą sprawę w dzisiejszych czasach nie do końca wiemy, co się opłaca. I ja zawodowo też jestem właśnie związana z tą dziedziną. Pytam moje rozmówczynie, czy też gościnie, o to, jakiego sportu lub jakiej formy aktywności fizycznej nie lubią, ale jakoż zaczęłyśmy od tego, że nigdy nie byłaś sportowa, to nie będę ci zadawać tego pytania. Chyba, że jest jakaś zadaj taka najbardziej... No dobrze. Właśnie zadaj to mi powiedz je. Mi. Zadaj mi je, bo to jest ciekawa sprawa, bo od tego baletu się zaczęło. Ale ten balet się rozwinął dalej, bo dla mnie w którymś momencie to może nie tak, że było mało, ale ja chciałam sobie przyspieszyć trochę. Więc żeby sobie przyspieszyć, a jest się człowiekiem kompletnie niesportowym, bo ja pojawiając się na moich pierwszych zajęciach z baletu dla dorosłych, ja byłam kompletnie niesportowym typem. Ja nawet nie wiedziałam, kiedy ostatni raz robiłam brzuszki. Więc to był człowiek, który wstał... W szkole, kiedy za karę musiałaś... W szkole, na tej siatkówce, to jest możliwe, że to było wtedy. To na pewno było wtedy. I przychodzi taki właśnie człowiek, który jest... Nie oszukujmy się, jak człowiek nie ćwiczy, to jest słaby, jakby fizycznie. I nie ma ani kondycji i łapie zadyszkę po 15 minutach i to nie tak miało wyglądać w mojej głowie. Zwłaszcza, że ja te cele miałam postawione dosyć wysoko i zależało mi na tym, żeby je bardzo szybko realizować, bo jak już ustaliliśmy, ja miałam trochę czasu do nadrobienia, mając 21 lat, czyli jakieś
Już byłaś starszą panią w balecie. Już byłam starszą panią, już tak chwilę przed emeryturą, tak, to był ten moment. Ja to sobie chciałam przyspieszyć, więc ja się... Jest takie bardzo ładne powiedzenie, które lubię, że jak nie chcecie iść na trening, to idź z niechęcią. Więc ja z tą niechęcią poszłam na siłownię, ja z tą niechęcią poszłam na jogę, ja z tą niechęcią poszłam na basen, bo miałam gdzieś tam z tyłu głowy ten cel, w który bardzo wierzyłam, że jak ja się bardzo mocno zepnę, to mi się uda i chciałam to w ten sposób sobie ułatwić. I ja na dzień dzisiejszy lubię sport. I dla mnie jest przyjemnością pójście na siłownię, czy pójście na jogę, czy pójście na basen, ale to też wzięło się z tego, że balet przełamał pewne moją wizję mnie w głowie. Że ja już siebie widziałam jako tą dziewczynę z baletu dla dorosłych, a nie tą dziewczynkę, która robiła te brzuszki, bo się nie nadawała na WF. Więc jak ja poczułam na tym balecie, że kurczę, ja się chyba nadaję, jak ja się dobrze zepnę, to mi wyjdzie. Bo tak na dobrą sprawę każdy z nas, jak się dobrze zepnie, to mu wyjdzie i nie ma ludzi, którzy są niesportowym typem. Mhm. Wtedy ja nabrałam na tyle pewności siebie, że zaczęłam w ten swój sport inwestować i zaczęłam się czuć pewniej. Więc na dzień dzisiejszy ja uważam siebie za typ sportowy i próbowałam bardzo dużej ilości jakichś tam różnych aktywności fizycznych, bo był i pole dance, i były koła, i jakieś tam akrobatyki powietrzne i gdzieś tam mam takie poczucie, że mi to szło. Więc też ja czuję dzięki temu baletowi w sobie tą metamorfozę, że ja z tego dzieciaka, który gdzieś tam był ostatnio wybierany do drużyny z WF-u, jestem sportowcem. Czyli trochę tak jest, że my siebie etykietujemy i sami się demotywujemy, bo zakładamy, że jeżeli w szkole, gdzie mamy mały wybór, powiedzmy, zazwyczaj tych aktywności, nam nie idzie, to od razu jesteśmy skreśleni i z założenia żaden sport nam nie wyjdzie. Czyli mimo wszystko warto próbować, aż znajdzie się coś, co nam się spodoba, a jak już nam się spodoba, tak jak u Ciebie było z baletem, to nagle zbierzemy motywację i siłę i się okaże, że się da, że w naszym ciele jest na to moc i energia. To jest tak samo jak z miłością. To, że raz poszliśmy na randkę i później chłopak do nas nie zadzwonił, to nie znaczy, że żaden już nie zadzwoni. To po prostu trzeba próbować i znaleźć coś dla siebie, bo oczywiście można się zmuszać i do końca życia chodzić na tę siłownię i się zastanawiać, dlaczego świat mnie tak boleśnie doświadcza, że ja muszę tu być. A można poszukać czegoś fajnego, więc nie dajmy sobie też wmówić w głowie, że ja, bo jestem wysoki, czy bo mam większy rozmiar niż XS, czy tysiąc różnych innych rzeczy, to ja się nie nadaję. No nie ma człowieka, który się do żadnej dyscypliny sportowej nie nadaje, no to jest fizycznie niemożliwe. Jeszcze w dzisiejszych czasach mamy naprawdę tyle opcji, że można znaleźć coś dla siebie, tylko po prostu trzeba szukać. Ale warto jest szukać, bo naprawdę jest to ogromny skarb, jak już człowiek tą swoją pasję znajdzie. Ale wracając do mojego pytania, w takim razie jaka jest aktywność, której absolutnie nie lubisz? No nie chciałam powiedzieć nie znosisz, nie cierpisz, ale nie lubisz. Nie namówi cię nikt na to. Chyba już jej nie ma. Chyba już spróbowałabym wszystkiego. No może... Skoki na bungee, chociaż też bym spróbowała. Nie, już jestem na tyle otwarta na sport, że nie ma chyba takiej dyscypliny, której bym się nie podjęła na dzień dzisiejszy. Super, że to mówisz, szczególnie właśnie z perspektywy osoby, która nie lubiła ćwiczeń. Ale to ja nie lubiłam ćwiczeń tak, że nie było żadnej dyscypliny sportów, na którym można mnie było namówić. I to jest właśnie takie, że nowa ja. Oprócz baletu, czy co robisz innego, żeby usprawnić swoje ciało, czy to jest tylko balet? Nie, to nie jest tylko balet. Ja cały czas staram się prowadzić to swoje życie sportowe w taki sposób, żeby spróbować nowych rzeczy. Do niedawna jeszcze był pole dance, który też uważam, że jest fantastyczną formą ruchu, czy koła, czy teraz jestem na etapie łączenia siłowni i rozciągania z baletem. I na razie to się u mnie sprawdza, aczkolwiek pewnie za chwilę coś mi nowego przyjdzie do głowy. Ale czy uważasz, że to jest ważne, trenując balet, żeby też wzmacniać swoje ciało właśnie w inny sposób, żeby nie zamykać się jakby na jedną dyscyplinę? Czy właśnie sugeruje się, że baletnice powinny, wymyślam teraz, na przykład pływać albo właśnie ćwiczyć siłowo jako dopełnienie takiego ogólnego rozwoju i wsparcie ciała? Na pewno jest dobrze pracować nad rzeczami, które gdzieś tam mamy słabsze.
Jest takie powiedzenie, że jesteś tak dobry, jak twoja najsłabsza strona, więc tutaj, jeżeli chodzi o rozciąganie, nie zawsze jest czas na to na lekcjach, więc dobrze jest sobie nawet zrobić te 15 minut samemu rozciągania po zajęciach. Wiadomo, że im mamy mocniejsze ciało, im jesteśmy sprawniejsi, tym nam będzie lepiej szło po prostu, więc ja uważam, że to jest ważne, żeby robić jeszcze inne rzeczy. To jeszcze odpowiedz mi na pytanie, a raczej dokończ zdanie, czym dla ciebie jest sport? Sposobem na wyrażanie siebie. Znalezieniem swojej drogi w tym wszystkim, która niekoniecznie musi prowadzić tak, jak idzie utarta ścieżka. Czyli redefiniujemy to, kim jesteśmy, dzięki sportowi. Dokładnie tak. Piękne podsumowanie. Dominika, bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki, żebyś inspirowała dalej dziewczyny i panów. Właśnie, panów. Nie pogadałyśmy o mężczyznach. Dobra. Kontynuacja. Powiedz mi, faceci ćwiczą balet amatorski? Faceci ćwiczą balet amatorski i jest ich coraz więcej, chociaż nadal to jest mało. Ja bym chciała, żeby te sale były wypełnione pół na pół, bo jednak mimo wszystko balet jest męski. Ja tak uważam, że to jest męska dyscyplina, bo do tego trzeba być upartym, do tego trzeba być zdeterminowanym. Ale ty w swojej komunikacji w social mediach zwracasz się głównie do kobiet, czy też chciałabyś komunikować się z mężczyznami, zachęcać ich do tego? O, ja bym się bardzo chciała komunikować z mężczyznami, tylko tych mężczyzn cały czas interesujących się baletem jest mało. Mam parę takich planów, które mam nadzieję, że sprawią, że tych mężczyzn w balecie będzie więcej, bo jeżeli chodzi o stereotyp tancerza baletowego, to już jest dramat. To już z tego się nie wyjdzie jeszcze długo, aczkolwiek będę z tym walczyć. Tak, mężczyzna w białych rajstopkach. Mężczyzna w białych rajstopkach, ale co my byśmy zrobili bez księcia w Śpiącej Królewnie? Czy w Kopciuszku? Oni są bardzo potrzebni. Właśnie. Tak. W takim razie mam nadzieję, że uda się tobie mimo wszystko zachęcić też panów do ćwiczenia baletu. Mówię tutaj o takich długoterminowych celach i twojej własnej jakby wiadomości i o tym, czym dzielisz się w swoich mediach społecznościowych. Trzymam kciuki za to. Gratuluję ci, że jesteś ambasadorką i możesz mówić o balecie na taką skalę. Uważam, że to jest super robota. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz dzięki za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Oczywiście wszelkie namiary na Dominikę znajdziecie w opisie i tam też dowiecie się, a w zasadzie na jej Instagramie, jak można zapisać się na ten super baletowy trening Adidasa. Ja na koniec przypominam, że moich podcastów możecie posłuchać na YouTubie tego i kolejnych w wersji wideo. Oprócz tego są też dostępne na Spotify i na iTunesie i ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie 7. Też Was odsyłam na mojego Instagrama Karolina Sobańska i Karolina Sobańska Podcast, bo ten drugi to jest mój podcastowy Instagram, gdzie informuję Was o nowych odcinkach. Wrzucam tam więcej treści związanych bezpośrednio z podcastem i tam też lubię czytać Wasze komentarze i najlepiej jak właśnie tam dzielicie się swoimi przemyśleniami oraz oczywiście w komentarzach na YouTubie, bo tam też najlepiej jest się komunikować. Także bardzo się cieszę na tę miniserię z Adidasem. Poznamy historię wielu wspaniałych kobiet i może w końcu zredefiniujemy tę definicję sportu, czyli po prostu reimagine sport. Zapraszam Was za tydzień na kolejny wyjątkowy odcinek. Do usłyszenia. Cześć!